Cześć, ja nazywam się Michał, pora wyjść z kuchni. Dzisiaj nagrywamy na mieście, sprawdzimy krakowskie markety, gdzie jest największy wybór świeżych, ekologicznych warzyw i owoców. Zapraszam! Jeżeli taki format Wam się podoba i chcecie więcej takich odcinków, żebym wychodził z kuchni, klikajcie łapki w górę, będę wiedzieć, żeby nagrywać więcej takich filmików i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, będziecie na bieżąco. A teraz jedziemy do Carrefoura, Lidla, Biedronki, Auchan i może jak starszy czasu również do Tesco. Zobaczymy, co mamy w Lidlu. Zaczynamy od pomidorów kiściowych, 4,99. Dalej mamy pomidory truskawkowe, marchew z Farmy Świętokrzyskiej 8,99, buraki też z Farmy Świętokrzyskiej 4,99. Tutaj mamy cukinię ekologiczną też 7,99. O, jest nawet Łukasz Gęga na plakacie w Lidlu. Bakłażan bio też jest 7,99. Ziemniaki 7,49, cebula 5,99, bioogórki po 3,99, biopapryka, jaka jest cena? 5,99, pakowana po 2 sztuki. A tutaj mamy jeszcze topinambur 6,99, awokado pakowane po 2 sztuki, niecałe 12 zł. Kiwi 6,99, taka tacka, tutaj jest pół kilograma. Biopomarańcze 6,49, cytryny niewoskowane 5,99 i na koniec jeszcze banany po 5,49. Lidl mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, był duży wybór, aż 16 ekologicznych, świeżych produktów, głównie to były warzywa, ale to była taka solidna baza, jak na moje potrzeby, tam było praktycznie wszystko. Dodatkowo albo byli świeżo po dostawie, albo te produkty rzeczywiście im tam fajnie rotują, bo większość wyglądała na świeże, półki były pełne, był naprawdę duży wybór. Także na plus. Dodatkowo były produkty od polskich dostawców z Farmy Świętokrzyskiej, także cieszę się, że tam są również polskie ekologiczne produkty. I to chyba tyle, także pozytywnie dobry początek. Jesteśmy w Biedronce, zobaczymy, co u nich słychać. To my tu mamy jabłka, 4 sztuki, 600 gram, 6,99. Mandarynki 750 gram, 6,99. Pomarańcze 750 gram, jest promocja 3,99. Tutaj jest cytryna ekologiczna 500 gram 7,99. Dalej mamy marchewkę z Holandii 5,99 za 700 gram. Ups. Papryka pojedyncza sztuka, pakowana niestety w folię każda. Ile ona kosztuje? Sztuka 5,99. Tu mamy też hiszpański ogórek szklarniowy 5,99, obok jest cukinia hiszpańska pakowana po jednej sztuce 6,99. I na koniec jest tutaj awokado, 2 sztuki 9,99. Nie, jeszcze mamy kiwi 4 sztuki 9,99. W Biedronce znalazłem 10 ekologicznych produktów, połowa to były warzywa, połowa to były owoce, wybór był mniejszy niż w Lidlu, te produkty też wyglądały delikatnie gorzej. Nie spodobało mi się to, że prawdopodobnie tam nie było ani jednego produktu z polskich gospodarstw ekologicznych i też nie spodobało mi się to, że dużo produktów było pakowanych nawet pojedynczo, każdy w folię. Na przykład papryka była po jednej sztuce, każda była w folii, nie wyglądało to fajnie, bez sensu tak pakować moim zdaniem. I to chyba tyle z Biedronki. Mamy imbir ekologiczny, cały korzeń, fajny, ale niestety nie widzę nigdzie ceny. Moje ulubione awokado Haas, 2 sztuki, całkiem ładne. Cukinia pakowana po 2 sztuki, 7,99. Tu mamy jeszcze ziemniaki z Farmy Świętokrzyskiej. Cena gdzieś chyba przykryta jest. Na koniec jeszcze taka półka ekologiczna. Mamy tutaj chyba wszystko z farmy świętokrzyskiej. Jabłka 6,69. One są pakowane po 600 gram. Włoszyzna. O, tutaj mamy cenę na ziemniaki, które były tam przed chwileczką. 5,29. Włoszczyzna jeszcze jest. Ostatni taki mały bakłażan. Jabłka, czyli pomarańcze. Nie, ekologiczne, ok. Jeszcze mamy ogórki długie na sztuki. I jeszcze raz cukinia. To chyba na tyle w Carrefourze. W Carrefourze znalazłem 10 ekologicznych produktów, świeżych. Jestem delikatnie rozczarowany, ponieważ prywatnie jest to mój ulubiony sklep. Uważam go za najciekawszy format w Polsce. Jednak dzisiaj wyglądało to słabo. Prawdopodobnie są przed dostawą, sporo produktów brakowało, a wiem, że tam są normalnie dostępne, jak banany, cebula i parę jeszcze innych. Dużo produktów też widać było, że były dosłownie ostatnie sztuki. Na plus, że były tam produkty z polskich gospodarstw, dużo farmy świętokrzyskiej, podobnie jak w Lidlu. Nie jestem przekonany do tego, że część produktów była osobno jako ekologiczna, była osobna półka, a część była wymieszana z innymi produktami. Moim zdaniem to może być mylące. Przechodzi się na półkę ekologiczną, myśli się, czegoś nie ma, a ten produkt jest gdzieś tam jeszcze indziej. Także to może być mylące moim zdaniem. Szkoda, że tak wyszło, bo uważam, że ma ten sklep potencjał na top 1 w Polsce. Bardzo Was przepraszam, ale w Auchan zapomniałem włączyć mikrofonu, nie ma dźwięku w ogóle z tego miejsca. Jednak był to najlepiej zaopatrzony sklep z tych, których byłem. Naprawdę duży wybór, aż 19 ekologicznych produktów. Była cebula, szalotka, były bataty, kurkuma, korzeń, ogórki, cebula, seler naciowy, marchewka, włoszczyzna, dwa rodzaje papryki, różne kolory, pomidory, były awokado, również pomarańcze, cytryny, kiwi, mandarynki, sałata, brokuły i prawdopodobnie coś jeszcze. Bardzo mi się spodobało też to, że był to prawdopodobnie jedyny sklep z tych, których byłem, gdzie były produkty z dwóch gospodarstw ekologicznych w Polsce. Bardzo się cieszę, że wszędzie jest farma świętokrzyska, super. Jednak fajnie też, że jest coś jeszcze i to właśnie było jakieś drugie gospodarstwo, niestety nie pamiętam nazwy. Fajnie też, że te produkty były wszystkie razem tutaj. Na początku ich w ogóle nie mogłem znaleźć. Myślałem, że w Auchan w ogóle nie ma produktów ekologicznych. Chodziłem między regałami, na samym końcu trafiłem i się okazało, że jednak jest naprawdę spory wybór. Wyglądały te produkty minimalnie gorzej niż w Lidlu. Wyglądały na mniej świeże. Podsumowując, nie chciałbym tworzyć żadnego rankingu, bo nie o to mi chodziło. Chciałem po prostu pokazać dostępność. Zresztą nawet jeżeli w Auchan jest największy wybór, a nie ma Twojego ulubionego warzywa albo owoca, dla Ciebie to nic nie znaczy, że są inne. Także ocencie sami i jeżeli odcinek Wam się podobał, chcielibyście na przykład test półki ekologicznej produktów suchych, dawajcie znać w komentarzach i też nie sugerujcie się do końca tym, co zobaczyliście, ponieważ ja wiem, bo sam próbowałem sprzedawać świeże produkty ekologiczne, jak to jest trudny rynek. Także wielki szacunek dla tych sieci, że się tego podjęły. Wiem, jak szybko się te produkty psują i wiem, jak ciężko jest to czasem sprzedać. Także trzymam kciuki, żeby ten rynek się rozwijał, żeby było jak najwięcej świeżych, ekologicznych warzyw i owoców wszędzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!